Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Forever, zapraszam was do kolejnego opingu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj ta awka w Statraku. Naklejkę, kto chce może zdrapać, kto nie chce, nie musi. To kogo trafi ten skin, róbcie z tą naklejką co chcecie. Jest to wersja Factor New. Zastanawiam się, co to są za ślady, czy to jest, no bo jak na Factor New Float nie jest najgorsze, bo mogło być 0,06. Nie wiem, czy ten po prostu skin tak ma. Natomiast ten przypomina mi Hollowa z Bleacha, z anime. Jeśli ktoś oglądał Bleacha, no sorry, ziomuś, musisz zostać łapę w górę. Kurde, no nie ma bata. Ja oglądałem Bleacha wszystkie odcinki, ty też zapewne oglądałeś Bleacha wszystkie odcinki, także łapę zostawiasz. No i to jest skin Mortis, ale oczywiście jak go wypacie ma nazwę Brimstone. Także nazwę też sobie możecie zmienić. Co trzeba zrobić? No oczywiście łapa, subskrypcja, ponieważ osoba, którą wylosuję, żeby wysłać tego skina, musi subskrybować ten kanał publicznie. Czyli tam jak wchodzę na wasz kanał, wchodzę w zakładkę kanały i tam jest ta lista, tak jak sobie Skyen sprawdzał. Jeśli znajdę tam siebie, czyli swój kanał, no to od razu wysyłam skina. A skąd biorę link? Właśnie w informacjach na kanale, który musicie zawrzeć, żeby zostawić tam dla mnie trade link, abym mógł po prostu go sobie skopiować, nie zawracać nikomu gitary, tylko wysyłam skina i tyle. No i oczywiście musicie też napisać jakiś taki antyspamowy komentarz, żeby to do spamu nie poleciało, żebym mógł losować wszystkie komentarze spod filmu, a nie z zakładki spam, którą po prostu, no, którą olewam, no nie ogarniam spamu, tam nie zaglądam. Także wiecie co zrobić, skin leci do jednej właśnie z osób, która subuje ten kanał i zapraszam was teraz właśnie na opening. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Forever, zapraszam was do kolejnego opiningu na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy znowu na GeForce Skins, gdzie tutaj bardzo fajne skiny dla was wujek Forever ogarnia. Teraz są wakacje, więc macie ode mnie takie prezenty. W ogóle czy wakacje, czy święta, czy Sylwester. Będziemy przez długi, długi czas, czy GeForce Skins, czy Case Drop, będziemy dla was ogarniać skiny. Także kto subuje ten kanał, jest na bieżąco, ten właśnie będzie otrzymywał skiny. Raz na jakiś czas, raz na jakiś opening. Być może jeśli za dużo skinów wypłacę, no to wtedy poza tymi openingami w zwykłych filmach również będę te skiniacze rozdawał. Może też będą jakieś grubsze giveaway, gdzie na przykład będę w jednym miesiącu rozdawał kosę zamiast powiedzmy kilku tantanich skinów, no to przerzucimy się powiedzmy na kosę. Zobaczymy. Ale pierwsze co trzeba zobaczyć, no to właśnie kod Foruś, który macie w pierwszej linijce opisu. Możecie sobie dobywać konto za pomocą przelewów blików, PSC, Mistrza Zena, możecie też sobie skorzystać z płatności SMS i tak dalej, i tak dalej. I kiedy otwieracie skrzynki, wasz poziom rośnie i za każdy poziom dostajecie kluczyki. Tamten opening nagrywałem dosyć niedawno, więc nie minęło jeszcze 6 godzin, ale co 6 godzin możecie sobie otwierać skrzyneczki. Mamy również niedzielę, czyli ten sam dzień, w którym nagrywałem tamten opening. No i w Warszawie rozpętała się burza, kurde, jest ciemno jak nie powiem gdzie, u kogo. No i dzisiaj też sobie potwieramy może jakieś skrzyneczki. Zacznijmy sobie może od 1% na fade, oczywiście to nigdy się nie wydarzy. Pojawiły się dwa skiny, już bałem się, że to jakiś fade, nie? To za duży biznes, ale Luxury Knife oczywiście możemy sobie jedną kostkę tam otworzyć. Jedną, dwie, trzy, dziesięć. Jakoś tak, no i kurdeż, myślę, że ten Gamma Doppler poleciał. Z tej skrzynki strasznie często leci ten Black Laminate. Oczywiście $17 tam z kawałkiem nie jest duża strata, jak powiedzmy $30 czy coś. Czy 40. O kurde, tak jak tutaj 58. Ja nie mogę, Jesus, co jest grane. I patrzcie, znowu czarny laminat. Tu już lepiej. Tu już się Forever tak bardzo nie gniewa. Tam było ok, kostka fajna poleciała. Z tych tanich, które właśnie padną, jak na przykład ten, no może to zostawimy sobie na jakieś kontrakty. Też sobie zostawimy na kontrakty i ostatnia kostka, Damascus Steel. Dobrze, że są na tej stronie kontrakty, to wtedy z tych gorszych skinów, które lecą, można wyciągnąć coś naprawdę
naprawdę, naprawdę fajnego. Z tej skrzynki, tak jak mówię, zawsze jakaś kosa leci. No i patrzcie. Wcześniej otwierałem po trzy skrzynki. O kurde. Leciały dosyć często kosy i myślałem, że jak otwieram sobie po 5, będzie lepiej. Co prawda czasami jest tak, że jest naprawdę mega, mega spadek, aż przychodzi właśnie taki czas, taki okres, gdzie te kosy chcą lecieć. Co prawda $70 na skrzynce, ale jak wypadnie na przykład na taki no, gówniany skin, prawda, Safari Mesh, nie oszukujmy się, nie jest to jakiś skin, ale wypadły dwa takie, dwie kosy. $178, z czego mamy zysk prawie 109, także to nie są kurde przelewki. I zauważyłem, że z tych wszystkich, tych 10%, ta jest chyba najbardziej opłacalna, bo najczęściej lecą właśnie jakieś koski. I właśnie jak mówię teraz, że lecą koski, to żadna nie chce polecieć, aż w końcu Shadow the Gersy, Slaughter. Nie wiem czemu mój mózg zderzał sobie, że to nagle jakieś fejdy poleciały. No nic. I tak. Z glowsów jeszcze coś tam w miarę fajnego zdarzy się, że poleci. Przy trzech skrzynkach niestety lepiej to widać niż przy dwóch, ale... Kurde, Moto Gloss Finish Line? To nie są te glowsy, które używa chyba Saju? Kurde, pierwszy raz te glowsy poleciały, jak otwierałem dwie skrzynki. Żeby to była kurde metoda, otwierajcie po dwie skrzynki i będziecie mieli lepsze skinki. Fireshock? Co to za nowa skrzynka? Otwórzmy sobie, nie jest jakoś mega droga. Skiny też ma niektóre spoko. Na przykład ten Spitfire chyba jest w miarę cenowo. I patrzcie, zysk. Hellfire, well worn. To sprzedam, bo chciałbym ewentualnie, jeśli zdarzy się jakiś fajny skin, to żeby wam w jakiejś dobrej jakości ogarnąć. Muertos Factor New? W stat tracku? Kurde, trochę wart. Trochę to jest wart. Ale dobra, chyba przejdziemy jednak sobie do skrzynki premium, z której i kolejny poziom, 53. Wow. Kurde, już myślałem, że ten Ikaros poleci, ale poleciał Wasteland, niestety za mało, kolejny raz. No pojedynczo to raczej daleko nie zabrniemy chyba. Co prawda Empress może do kontraktów poleci. Case Hardnet, wow, lepiej, to już lepszy kałaszek, jeśli chodzi właśnie, a czy nie o kontrakty, o Upgrader. Tego kałacha jeszcze zostawię w razie czego, jak się namyślicie, czy może by tak go wypłacić na jakiś giveaway. I jej, już bałem się, że będzie taki kurde początek jak wtedy. Już sobie myślę, kurde, coś tu jest nie halo. Pantera Onka. Oj. To chcę przesunąć, a nie obrazek. O mój Boże, już myślałem, że poleci kurde trochę bardziej na prawo i będzie lipa straszna. Co tutaj mamy? Talon Slaughter. Dobra, lecimy na tego Dopplera. Kurde, boję się, że tu poleci. Ustawię może tak, żeby było kawałek tutaj. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Doppler, kurde, chyba stracę go. Jest! Butterfly Doppler. Szkoda, że to nie jest Sapphire. Kurde, ale ulżyło mi. Szczerze mówiąc, ulżyło mi. I do tego te glowsy. Dajmy tutaj. Jest. O Jezu. To jest fantastyczne uczucie. Moi kochani, jak lecą właśnie takie fajne skiny. Stiletto Fade'a jeszcze nie ulepszałem nigdy. Już wiem dlaczego. O kurde. Czy jeszcze raz będzie okazja na niego? Stiletto. Czy jak dodamy może... Stiletto Fade? Kurde, 53. Dobra, ryzykujemy. Wiecie co, jednak chyba tego Stiletto Fade'a nie da rady
nie da rady ogarnąć. A może zamiast tego damy. Siądzie. Gdyby tutaj nie siadł, bym się trochę, kurde, zdenerwował. Bym się trochę wnerwił, nie powiem, że nie. Weźmy te stiletto, bo do nich mam strasznego pecha. Dobra, jest Bloodsport, okej. Okej, co jeszcze możemy... A, z tych jeszcze chciałem coś ogarnąć. No dobra, spróbujmy te rękawiczki jakoś pociągnąć. O, jest ten jeszcze USP Factory, nie może to poleci. Dobra. Było grubawo. Holy moly. Mieliśmy na starcie 4,5, zostało 1900, tak bym tutaj dał. No to jesteśmy stówę do przodu. Także po tym, co było na tym openingu, jak ta kasa leciała właśnie na tych skrzynkach i z tego upgradera, bałem się, że jesteśmy, kurde, na minus. Ale nie jest chyba źle. Nie, no jest całkiem spoko. Słuchajcie, przez przypadek ogarnąłem, że ulepszyłem skina, którego miałem chyba wam wypłacić na kolejny opening. Ale w tym openingu rozdaję na szczęście, bo mi się przypomniało, tamtą awopkę, którą wypłaciłem w poprzednim openingu. Także tamta awka będzie dzisiaj, a ten kałaszek, tego kałaszka Redline, jestem ogromnym fanem Redline'a i Fuel Injectora, do, jeśli chodzi o skiny do kałacha. To są moje top 1 skiny do kałacha. Są naprawdę mega ładne. Kiedyś miałem właśnie tego Wild Lotusa, ale trochę nim pograłem, tak samo, no strasznie się, przepraszam, strasznie się przejadł, tak samo jak Fire Serpent. Fire Serpent jest brzydki ogólnie, ale jest mega drogi. Jego cena to jest jego jedyna tak naprawdę, jego jedyna zaleta, że ma cenę. Można go wtedy sobie wymienić na kilka takich mniejszych, fajnych kałaczków, właśnie jak Fuel Injector, czy Redline jakiś w Statraku z zestawem naklejek, powiedzmy. Ale Dziki Lotus, te kolory jakoś mi nie za bardzo leżały. Ten lotos, ten czerwono-pomarańczowy, ten kwiat, pięknie się prezentuje, ale ten zielonkawy kolor na tym jakoś tak za, troszkę mnie zniechęcał, dlatego go wymieniłem między innymi właśnie na te rękawiczki, które mam obecnie. Znaczy tam było tych wymian trochę, ale w końcu stanął na tym, że mam ten zestaw, który obecnie mam. O, skinek już powinien do nas przylecieć. Przez to, akurat przez ten czas, który gadałem, także ten skiniacz już jest w naszym ekwipunku, znaczy w moim, ale wkrótce będzie w waszym. Spoko, spoko. Nagrywam też na zapas, żeby ewentualnie, jeśli będzie szansa, że no, losowanie pójdzie szybciej, no to żeby ten trade ban z tego skina zleciał i żebym nie mógł po prostu, nie musiał czekać na to, aż ten trade ban minie i nie będę mógł wysłać tego skina. Także tak oto przedstawia się ten skin, czerwona linia, field tester, zaraz sobie ogarniemy jaki ma float. Gdzież ty się podział? To jest field tester, ale jeden z gorszych floatów, jakie mogło się trafić, ale jeśli chodzi o wygląd kałaszka, jak na ten float? Float jest gorszy niż jego wygląd, tak powiem. Mi to wygląda bardziej na 0,28, 0,03. A nie 0,3, prawie 35. Także ten kałaszek będzie do rozdania w kolejnym openingu. A dzisiaj leci do was właśnie ten Brimstone. Kolekcja Clutch. Czyli ta awka dzisiaj leci do was i to jest to 0,04 float. Statrak, naklejka. Oczywiście do zdrapania. Jak ktoś chce. I tyle. Mam nadzieję, że opening wam się podobał. Jeśli tak, łapa, sub, komentarz. Widzimy się wkrótce w kolejnym opingu już. Trzymajcie się, strzałka.
Cześć.